Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film, a będzie to unboxing pudełeczka Pure Beauty Box, październikowy. Zanim przejdę do pokazywania, co w tym miesiącu znajduje się w tym pudełeczku, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie, kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami, lajkowanie jak najwięcej i oczywiście komentowanie, bo to pomaga w rozwoju kanału. Dobrze, w tym miesiącu to pudełeczko jest, zresztą jak co miesiąc, ja się zachwycam tymi grafikami pudełeczka. Oczywiście mój młodszy syn, 6-letni, jak zobaczył tą grafikę, to stwierdził, że tasowa wygląda jak Hedwiga. Także coś by w tym było. Wspomnę tylko, że jak ktoś czytał Harry'ego Pottera albo oglądał filmy, to będzie wiedział, o co chodzi. Także w tym miesiącu mamy taką śliczną sowę na jakimś drzewku kwiatowym. Pięknie to wygląda, tak trochę tajemniczo. Super. I w tym miesiącu to pudełeczko nazywa się Proud Pink. Także ciekawie. Oczywiście ja subskrybuję to pudełeczko, co miesiąc mi przysyłają i taka comiesięczna subskrypcja kosztuje 104 zł. Oczywiście można sobie wybrać opcję, że jednorazowo sobie chcecie kupić dane pudełeczko, to wtedy kosztuje 114 zł, a jeżeli chcecie, że tak powiem, dostać 3 pudełeczka, czyli w ciągu 3 miesięcy, 3 pudełeczka Pure Beauty Box, to wtedy kosztuje 100 zł, ale trzeba zapłacić z góry już 300 zł. Czyli z góry płacimy 300 zł i później przez 3 miesiące będą wysyłać Wam takie pudełeczko i wtedy kosztuje to 100 zł. Dla mnie najlepszą opcją jest ta subskrypcja comiesięczna, czyli 104 zł. I przechodzimy już do zawartości. Dobrze, tak wygląda pudełeczko. Zdejmujemy wieczko. Ogółem te pudełeczka ja wykorzystuję później na przechowywanie właśnie jakichś kosmetyków. Z czasem myślę, że może nawet podarowywać prezent w takim pudełeczku ładnym bardzo, bo te pudełeczka naprawdę są takie sztywne do wykorzystania. Oczywiście ulotka. No i pięknie zapakowane. Tu jest przewiązane wstążeczko jak zawsze. Naklejeczka nawiązująca do pudełeczka, tak samo jak i ulotka. Także już, ale coś pięknie pachnie. Ciekawie. Już tutaj otwieram i już Wam mówię. Oczywiście w opisie będzie podana wartość tego boksa i oczywiście też będą kody, bo czasami tutaj podają różne jakieś kody, to też w opisie są wszystkie kody, które są w danym pudełeczku Pure Beauty Box. No proszę, tak wygląda, oczywiście wypchane po brzegi jak zwykle. No i biorę pierwszą rzeczą, jest to z Klareny, jest to dwumembranowa maska z karnozyną i niacynamidem. Maska w płacie z podwójną membraną. Złota membrana tworzy okluzję, zatrzymując w skórze składniki aktywne oraz optymalne nawilżenie. Miękka wewnętrzna membrana nasyca skórę wysokim stężeniem karnozyny, niacynamidu i ceramidów, które opóźniają proces starzenia, regenerują oraz wspomagają funkcje ochronne. Ciekawe, jestem mega ciekawa, jak wygląda taka dwumembranowa maska do twarzy. Jeszcze z czymś takim się nie spotkałam. I powiem Wam, że powoli zaczynam przekonywać się do masek w płachcie. Także zaczynam się powoli do nich przekonywać. I oczywiście teraz Wam przeczytam, jak to... 23 zł kosztuje taka ta maseczka i jest to produkt oczywiście pełnowymiarowy i pokażę Wam, jak wygląda taka maseczka. Widzicie? Taka złota maska. Ciekawie.
Dobrze. To mamy taką maseczkę do twarzy. Dalej. O! Co ja tu widzę? Dr. Irena Eris. Clinic Way. Ultra Sensitive Skin. Global Regenerating Dermocream Night 05. Co to jest? Clinic Way Dermocream globalnie regenerujący 05 na noc. I tutaj mamy taką mniejszą pojemność, 25 ml. Znowu się światło zmienia. Trudno. Pełnowymiarowy produkt ma 50 ml i kosztuje 170 zł. Także ta mini wersja, tak mogę to powiedzieć, jest tu połowa pełnowymiarowego opakowania i kosztuje 85 zł za takie opakowanko. Także bardzo cieszy mnie to. Także to jest dla skóry ultra wrażliwej. Także ciekawie. Ja takiej skóry bardzo ultra wrażliwej nie mam, ale chęcią przetestuję taką pojemność. Dalej, co tutaj mamy? Z Medicept. Jest to Velodes Cream Aloe Vera. Krem ochronny do rąk. Zawiera witaminę E. Pielęgnacja rąk. 100 ml. Czyli po prostu taki krem do rąk. Teraz idzie jesień, znaczy się jesień, zima, dobrze chciałam powiedzieć. To u mnie kremy do rąk będą schodzić, szczególnie zimą. Ja mam duży problem z dłońmi, bo strasznie mi się przesuszają wtedy. A już nie daj Boże, jaki jest mróz, to już w ogóle potrafi nawet mi pękać skóra. Nie wiem, czego tak mam, ale tak mam zimą. Także cieszy mnie to, na pewno go zużyję i już Wam mówię. To jest produkt oczywiście pełnowymiarowy i on kosztuje 12 zł i 63 grosze. Także tu jest bogata formuła zawierająca glicerynę, ekstrakt z aloesu i witaminę E. Sprawia, że skóra dłoni jest miękka i jedwabista. Także super. Ok, idziemy dalej. Tutaj mam Wianek. Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy. Ekstrakt z miłożębu japońskiego i kofeina. O, super. 98% składników pochodzenia naturalnego. Troszkę pogniecione to opakowanie, ale to nic. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, super. Jest w opakowaniu z pompką Airless. Uwielbiam takie opakowania. Także super, 15 ml, produkt pełnowymiarowy, oczywiście też długoważny, bo jest do kwietnia 26 roku. Także spokojnie, nie ma tu jakichś takich krótkich terminów. A od otwarcia 6 miesięcy na zużycie. Także myślę, że też spokojnie można to zużyć. I ten krem pod oczy kosztuje 49,99 za 15 ml, także 50 zł. Fajnie, Zwianka teraz obecnie testuje tonik do twarzy normalizujący. W Denku o nim powiem więcej. A teraz mam już drugi produkt. Powiem Wam szczerze, do tej pory Zwianka jakoś nic tak nie miałam. Okej. Teraz tu mam właśnie dwie takie saszetki i one tak mi pachną w tym pudełku. I to jest oczywiście pachnąca szafa, pachnące pastylki do odkurzacza. W jednej takiej saszetce mamy dwie sztuki i mam melonowy nektar, zapach to ten pomarańczowy, a zielony to jest herbaciana zieleń. Pięknie pachnie. Melonowy też ładnie pachnie, tak owocowo. Oba ładnie mi się, ładnie mi pachną, podobają się. I tutaj tak, pachnąca szafa. 2,71 zł kosztuje taka jedna saszetka.
I w boksie losowo właśnie takie dwa opakowania można mieć. I były jeszcze zapachy dostępne. Paris Paris. Lawendowe wzgórze. Jaśminowa rosa. O, to mogłoby być ciekawe. Herbaciana zieleń i melonowy nektar, czyli to, co ja mam. Także super. 5 rodzajów było do wyboru. Ja mam te dwa. Także super. Będziemy testować. Kolejną rzeczą mam tutaj coś dużego, ogromne opakowanie, bo 500 ml i jest to z Visplantis, znam tą markę, i jest to naturalne mydło w płynie, aloes i mocznik, także takie duże opakowanie mydła w płynie, super. 97% składników pochodzenia naturalnego. Także ciekawe. I to mydło, oczywiście też w boksie można otrzymać jeden z trzech losowo wybranych naturalnych mydeł w płynie od marki Pharmacare, ale tu pisze też Visplantis. I oczywiście za takie opakowanie mydła trzeba zapłacić 19,99 zł. I do wyboru był właśnie jaśmin plus mocznik, bawełna plus mocznik, albo właśnie aloes plus mocznik. Czyli ja mam wersję z aloesem, była jeszcze jaśminowa i bawełna. Szczerze wolałabym jaśminową, bo ja uwielbiam zapachy jaśminowe, no ale aloesową też zużyję. Okej, dalej tutaj, co tutaj mam? Ze Schwarzkopf Professional. I co to jest? Muszę tutaj zajrzeć. Osis Schwarzkopf Professional Grip super mocna pianka. Szczerze, ja pianek nie używam. I pełnowymiarowy produkt kosztuje 72 zł za 200 ml. Tutaj mamy 100 ml, czyli będzie nas to kosztować 36 zł. Także to takie opakowanko kosztuje 36 zł. I tak, zapewnia objętość i naturalny połysk, maksymalizuje objętość włosów i odbija je od nasady. Wyjątkowo mocno utrwalająca pianka, która kontroluje i wygładza nawet najbardziej szorstkie i niesforne włosy, jednocześnie chroniąc je przed uszkodzeniami spowodowanymi suszeniem suszarką. No nie wiem, czy ja to sobie zostawię, czy nie, ale prawdopodobnie nie zostawię, bo ja nie używam pianek do włosów ogólnie. Także no z tego jestem średnio zadowolona, bo ja tego nie użyję. Albo dam mamie, albo którejś siostrze, albo pójdzie na rozdanie dla was. Zobaczymy jeszcze. Kolejna rzecz, no nie. Himalaya, pianka do twarzy, ale wersja z aktywnym węglem. Kurczę. Detoksykująca pianka do mycia twarzy z węglem aktywnym. No kurde. Przecież Himalaya na pewno ma jakieś inne wersje zapachowe. A ostatnio cały czas mi się coś trafia z tym węglem. No zła jestem, bo ja tego nie użyję. To też powędruje do którejś z moich sióstr, albo też na rozdanie pójdzie, bo no ja nie mogę używać takich produktów. Już drugi produkt, którego nie użyję. Kurczę, mogliby zmieniać te wersje zapachowe, tak jakby powiedzieć. Na pewno mają różne, a nie tylko węgiel i węgiel. No to już mi się nie podoba. I za takie opakowanie trzeba zapłacić 20 zł i 99 groszy. Nie bardzo mi się to podoba, ale no trudno. Teraz tutaj mam dwa produkty z Bioelixire Essential. Znam tą firmę, miałam olejki do włosów i sprawdziły mi się super.
I tutaj mam szampon lamelarny i odżywka lamelarna. Czyli mamy taki zestaw, super. I tutaj mamy, widzę, 300 ml w jednym i w drugim, więc to są po prostu produkty pełnowymiarowe. I szampon jest wygładzający, zapobiega puszeniu się włosów, nadaje włosom połysk, miękkość i sprężystość. Ciekawie. I odżywka, efekt fali, wygładza, zapobiega puszeniu się włosów, nadaje połysk. No to jestem mega ciekawa, brzmi obiecująco. W przypadku moich włosów, bo mam naprawdę puszące się. Także jestem bardzo ciekawa, jak mi się sprawdzą te produkty. I w boksie właśnie dwa pełnowymiarowe produkty. I szampon kosztuje 15 zł i odżywka też 15 zł. Także niedrogie są te produkty, jakby mi się sprawdziły, to pewnie będę je kupować. Bo naprawdę szukam jakiegoś fajnego szamponu, odżywki, które by ujarzmiły moje włosy. Dobrze, super. Z tego się mega cieszę, bo to na pewno wykorzystam. No i dwie ostatnie z kolorówki rzeczy z tego pudełka. I zaczniemy od tej. Jest to tusz do rzęs Mass Factor Masterpiece 2 w 1 Lash Wow. Volume i pogrubienie i wydłużenie. Zobaczmy, co tu pisze. Odcień to jest w ogóle Midnight Black i sugerowana cena tego opakowania tuszu to jest 87 zł i 99 groszy. Tu mamy 7 ml. Wydłużający i pogrubiający tusz do rzęs w intensywnie czarnym odcieniu Midnight Black, który zapewnia oszałamiający efekt wow. Posiada obrotową szczoteczkę, która dostosowuje się do efektu, jaki chcesz osiągnąć. Daje możliwość wyboru między rozdzielaniem i wydłużaniem rzęs, a uniesieniem i zwiększeniem ich objętości. Na górze tutaj mamy właśnie. I jest oznaczenie, że jak obrócimy w tą stronę, to będzie pogrubienie, a jak w tą stronę, to będzie wydłużenie. No, także będziemy testować. Będzie test na kanale na pewno. Zobaczymy. No i tu mamy Rimmel London Multitasker. Jest to korektor i foundation, podkład. Przeczytajmy tutaj. Rimmel Multitasker Wake Up Me, rozświetlający podkład i korektor 2 w 1 z masującym aplikatorem. Widzicie to? No ciekawe, ciekawe. Energetyzujący kosmetyk 2 w 1, korektor i podkład do twarzy Rimmel Multitasker Wake Me Up z masującym aplikatorem, zapewnia modulowany efekt oraz promienne wykończenie. Skład wzbogacony jest kofeiną, która pobudza skórę, witaminą C, która rozświetla cerę i wyrównuje jej koloryt, oraz niacynamidem 2%, który sprawia, że skóra wygląda najjędrniejszą. I tu mamy 20 ml i ten produkt kosztuje 67 zł i 99 groszy. Oczywiście ja mam w odcieniu 0,25 Rose Ivory. Rose Ivory to będzie miała podtony różowe. Nie lubię takich. No to powiem Wam, że to jest bardzo ryzykowny produkt, żeby dodawać do pudełeczek. Bo no wiadomo, kolor, odcień nie każdemu będzie pasował. Tu jest Rose Ivory, a tutaj na ulotce pisze też, że jest 0,45 Rose Vanilla. Vanilla. Wydaje mi się, że wanila byłaby chyba lepsza. Chociaż nie wiem, Ivory. Będziemy testować. I zobaczymy, czy to będzie. Będę testowała, używała jako korektor, czy jako podkład do twarzy. Taki o bajer, powiem szczerze. Zobaczymy, będziemy testować. No i pudełeczko już jest puste. To było już tyle tego pudełka.
i zaraz Wam powiem, ile jest produktów. Jest tak, maseczka, te saszetki do odkurzacza, krem z Ireny Eris, to już mamy 4, krem do rąk 5, krem pod oczy 6, mydło do rąk 7, nie mam, szampon i odżywka, to już mamy 9 produktów, muszę położyć, bo nie mam, nie dam rady tego utrzymać, 9 produktów, pianka do twarzy, pianka do włosów, to już jest 11 i dwie z kolorówki, czyli w sumie mamy 13 produktów w tym boksie, z czego jeden produkt jest w podwójnym wydaniu, tak jak powiem, no to jest pachnące pastylki do odkurzacza. I z 13 produktów, z dwóch jestem niezadowolona. W sumie można powiedzieć, że no z dwóch niezadowolona, z jednego tak sobie. Zaczniemy od tych niezadowolonych, z których jestem niezadowolona. Z tej pianki do włosów, bo ja tego na pewno nie będę używać, więc to pójdzie dalej w świat. I z tej pianki do twarzy. Gdyby to była inna wersja, nie wiem, na pewno nie z węglem, to bym się cieszyła, bo bym używała. Także z tych jestem niezadowolona. A z, tak sobie, bo zobaczymy jak to wyjdzie, to jest właśnie ten korektor, podkład z tym aplikatorem. Bo chodzi mi głównie o odcień, że może być nietrafiony. Ale to mówię, to jest taki w tej kupce, że może być. Zobaczymy. A z reszty produktów, czyli 10, jestem zadowolona. To w sumie nie jest zły wynik. Także napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym październikowym pudełeczku Pure Beauty Box. Czy chcielibyście sobie taki zamówić, czy niekoniecznie. Czy coś mieliście z tych produktów, które Wam pokazywałam. Jestem bardzo ciekawa, czekam na Wasze komentarze. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia. Cześć!